Wszystkie te inicjatywy zasługują na nagrody i na wyróżnienia i na wsparcie. Zawsze jest taki żal, że nie możemy wszystkich nagrodzić. Czas oficjalnie rozpocząć. W 7 latach mogę powiedzieć, że konkurs nabrał takich kolorów, takim stał się konkursem dojrzałym. Ogromnym osiągnięciem jest również to audytorium, które tutaj stoi, oraz z niecierpliwością czekam na tych laureatów, na te laureatki, które za chwileczkę wyjdą na tę scenę. Przed nami kategoria działalność na rzecz kobiet. Pani Katarzyna Golczyńska, prezes Fundacji Pokonaj Raka. Dla tej działalności, którą ja reprezentuję i którą oddana jestem całkowicie całym sercem, to jest mój Oscar. Tytuł Bizneswoman Roku w kategorii Działalność na rzecz kobiet zdobywają założycielki Fundacji Girls Code Fund. Brawa! Jest bardzo miło i wzruszająco wręcz patrzeć na ludzi z pasją, z energią, takich, którzy kochają to, co robią i to, co ich kręci. Tytuł Biznes Woman Roku w kategoriach Debiut Roku zdobywa pani Olga Malinkiewicz, założycielka firmy Sony Technologies. Biznes Woman Roku w kategorii Moja Firma otrzymują założycielki firmy Fenicopter, Monika Żabowska i Ewa. To jest niesamowite osiągnięcie, że takie młode kobiety, które nie mając w ogóle żadnych środków finansowych, w tym momencie są doceniane nie tylko w Polsce, ale też i za granicą. Wyróżnienie w kategorii Moja Firma otrzymuje pani Martyna Wojtowicz, właścicielka firmy Flash. Brawo! Ta nagroda też jest takim ogromnym wyróżnieniem za to, co robię, za to, że mam wspaniałych ludzi wokół siebie i razem z nimi tworzymy naprawdę chyba wspaniałą rzecz. Tytuł Bizneswoman Roku w kategorii Korporacja zdobywa Agnieszka Kosik. Czuję się niesamowicie dumna, bo jest to związane z osiągnięciem przeze mnie rzeczywiście marzenia, o którym już mówiłam. No i czuję się niesamowicie doceniona, bo jest to zauważone zewnętrznie. Nagrodę w kategorii Kobieta w nowych technologiach otrzymują panie Karolina Cikowska i Van Andam z Fundacji Girls Code Fund. Szczególnie cieszymy się z tej nagrody w dziedzinie nowych technologii, ponieważ sprzęt to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Przed nami nagroda publiczności. Zwyciężyły Monika Żachowska i Ewa Dudzik z firmy Fenicopter. Czuję się niesamowicie, jest to niesamowite uczucie. Takich imprez, takich spotkań powinno być więcej, nie tylko po to, żeby nagradzać, ale też, żeby spotykać się właśnie tak jak tutaj w kuluarach i rozmawiać, wymieniać się swoimi pomysłami. W tym roku konkurencja była ogromna, dlatego tym większy ukłon wobec wszystkich pań, które wzięły udział w konkursie. Widzimy się w przyszłym roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.